Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku, etap numer 16, Tour de France, taki, nie wiadomo kto tu wygra, tu może pewnie wygrać ucieczka, aczkolwiek faworyci też mają jakieś szanse, no ale to raczej z tej góry do mety to jest ile, 10, 20, około 30 km, to jeszcze ho, to się pewnie wszystko zjedzie, także zobaczymy, lecimy. Dobra, zostało nam 5 km podjazdu, tutaj zostaje nam Kort Nielsen, który ochraniał Paulesa, ale Paules będzie odpowiedzialny za, o właśnie, tych panów już nie mamy, także o to chodziło. Paules w tym momencie przechodzi na, jako pomocnik Urana, a Guerreiro, jako że ma siły, to jeszcze będzie pomagał Ikicie. W ten sposób to rozegramy i zobaczymy, jak to wszystko będzie się układało. A, Guerreiro, żel, wytrzymaj, dajesz mordo. No i nie dał niestety, no kicha troszeczkę. Walgren niestety został, z tego względu, że była kraksa. No i Walgren z Kusem, Laport, Bellerini i Herada zostali, także trochę kicha. Taka, ale to taka wiecie, taka mała kraksa, także Uran w niej nie brał udziału, to o to chodziło. Przede wszystkim, dobra, dojeżdża tam 72 osobowy peleton. Także zjazd, ostatni podjazd i finish i zobaczymy, jak to wszystko będzie. No i mamy ostatnie 5 km podjazdu. W sumie ten podjazd taki krótki, no 5,5 km. Maksymalne nachylenie 20%, także no taki spokojny, fajny podjazd. Zobaczymy, czy ktoś się urwie jeszcze. Tutaj Perichon będzie zostawał, także no ktoś zostanie, ale to takich większych strat w sumie nie będzie. Ikita sobie wjechał na czoło peletonu, to niech sobie jedzie. Ucieczka, jak się prezentuje ucieczka? Tutaj mamy takich zawodników. Skuins, Zagir, Laporte. Także no, w miarę taka średnio mocna. A tutaj sobie na spokojnie wszyscy jadą. Pyk. No i lecimy do mety. Bidony i te sprawy. No to jazda. No i możliwe, że ucieczka dojedzie. Mamy 10 km niecałe, ale ucieczka się tutaj ładnie trzyma, też w peletonie widzę, że nie ma takiego szarpanego tempa, także prawdopodobnie peleton nie dogoni ucieczki, czyli ucieczka sobie powalczy w sprincie, tak, nawet na pewno. Zobaczymy, jak to się wszystko tutaj rozegra. Mamy 1,5 km do mety, Latour, kto tutaj jest szybszy, Izagir, Squins, zobaczymy, czy Łotysz wygra, no i wygra Łotysz, drugi będzie Izagirre, a trzeci będzie Bargil. No a zobaczymy, jak to tutaj wszystko będzie w peletonie, na spokojnie. Nikt się tutaj nie zajeżdża, dojedziemy w peletonie bez żadnych tam przygód, nie ma się co zajeżdżać, bo to jeszcze kilka etapów przed nami górskich, także na spokojnie. Kto chce, niech się tam atakujemy, sobie dojedziemy, no widać, na spokojnie w peletonie, o to chodziło, także jest Gites Majones. No i co, zobaczymy, jak to w generalce pewnie bez większych zmian i będziemy widzieć. Zobaczmy. Cavendish, kurczę, Cavendish za każdym razem przyjeżdża ostatni na etapach. Za każdym razem ostatni. On po Tour de France dostanie ładnego boosta na tej bazie, coś mi się wydaje. Teraz ma 77 sprintu, zobaczymy, jak będzie po tym, po Tour de France, ale dostanie pewnie z 81 albo 2 na spokojnie. No i tak się to wszystko prezentuje, generalka normalnie, bez zmian, także spoko loko. No i przechodzimy do etapu 17. O, no i jest, w końcu coś się dzieje, meta na podjeździe, także oj, będzie się działo.